sobotę 15 czerwca. Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam z Ustronia. Dzisiaj zastanawiamy się nad słowami z księgi proroka Ozeasza, 10 rozdziału 12 wiersza i z 12 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze. Każdy z nas, chcąc czy nie chcąc, sieje. Robi coś, że na zewnątrz da się odnaleźć jego ślad. Da się wyrobić o nim jakąś opinię po tym, co robi, jaką postawę prezentuje. I to jest ważne, żebyśmy cokolwiek robiąc pamiętali i zwracali uwagę także na te słowa z proroctwa Ozeasza, żeby siać w sprawiedliwości, a plon zbierać w miłości. I te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. I te słowa zachęcają nas do refleksji, do zastanowienia się nad tym, jakie jest to nasze sianie. Co siejemy? Jak ludzie nas odbierają? Jak ludzie nas zapamiętają? Czy zawsze siejemy sprawiedliwość? Czy zawsze wydajemy z siebie, mówiąc szerzej, owoce Ducha Świętego? Czy zawsze jesteśmy przykładem Chrystusowej miłości? I czy w tej miłości też zbieramy? Bo oprócz tego, że siejemy, to każdy z nas również zbiera. Nie tylko opinie na swój temat, nie tylko odbiór swojej osoby u innych, ale także zbiera ten odbiór innych, bo to sianie i zbieranie jest ze sobą ściśle powiązane. Jak to nasze sianie i nasze zbieranie wygląda? Bogacz w Jezusowej przypowieści również siał, nie swoimi rękoma oczywiście, i również nie swoimi rękoma zbierał. I co z tego zbierania wyniknęło? Chciał brać tylko dla siebie. Te zbiory, obfity plon, którego doznał z Bożego błogosławieństwa i z Bożej miłości, chciał zachować tylko dla siebie, rozbudować swoje spichlerze, żeby on miał. Duszo, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ciągnął dla siebie. Nie myślał o innych. Nie myślał o drugim człowieku w miłości. I Bóg postawił diagnozę. Głupcze. A w dalszym ciągu: dziś jeszcze zażądają duszy twojej, a to, co nazbierałeś, czyje będzie? Także i my nie mamy brać dla siebie. Nie mamy charakteryzować się postawą egoizmu, egocentryzmu, zapatrzenia tylko w siebie i promowania swojej osoby kosztem innych. Ale jesteśmy powołani wszyscy do tego, żeby innym służyć, żeby innym rozsiewać tę Chrystusową miłość. Czyli do nas w różnych sytuacjach niestety nie pasowałaby ta Boża diagnoza: głupcze. Bogacz w Jezusowej przypowieści nie miał już czasu. Tego samego dnia odszedł i musiał zdać relację ze swojej postawy, ze swojego działania. My obudziliśmy się do kolejnego dnia i wierzymy, że z Bożej łaski, z Bożej miłości będziemy mogli ten dzień przeżyć, chociaż różne są Boże drogi i różne zamysły. Dlatego póki czasu łaski i my siejmy w sprawiedliwości i zbierajmy w miłości, żeby tej miłości nie zostawiać dla siebie, ale żeby móc się nią dzielić. Nie patrzmy tylko na siebie. Nie próbujmy wywyższać siebie ponad innych i na cudzych plecach siebie promować i dla siebie ciągnąć i zbierać. Ale dawajmy. Dawajmy z siebie to, co najlepsze, zwłaszcza Chrystusową miłość. I tego dawania innym, tego rozprzestrzeniania Bożej miłości w świecie nam wszystkim na ten dzisiejszy dzień życzę. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia.